to jest dla nas z perspektywy trenerów jakby oczywiste, że piłkarz powinien w ten sposób do swoich obowiązków podchodzić. Nas cieszy to, że Daniel, tak jak i wielu też doświadczonych zawodników, których mamy w zespole, stanowią wzór dla tych młodych, bo to są najlepsi nauczyciele, ci nauczyciele boiskowi, bo rola trenera jest ściśle określona. My staramy się robić wszystko najlepiej, jak potrafimy, natomiast to, co się dzieje na boisku, to potem doświadczeni piłkarze, tacy jak Daniel i wielu innych, muszą chłopakom dalej przekazywać. Daniel na pewno przykłada dużą uwagę do takich detali, do takich szczegółów. Mieszkamy na jednym osiedlu, także blisko się ze sobą trzymamy. Przyjeżdżamy codziennie tak pół godzinki wcześniej przed zbiórką do klubu. Idziemy na salkę, wykonujemy jakieś swoje dodatkowe ćwiczenia. Daniel tak samo dużą uwagę zawsze do tego przykłada. Na pewno jak młodsi widzą, że starszy, jeden ze starszych zawodników pracuje nad sobą i przychodzi wcześniej do klubu i zostaje dłużej po treningu i robi dodatkowe ćwiczenia, to mobilizuje i młodszych, i też nawet tych w średnim wieku. Tak, mam jakieś swoje rytuały przedmeczowe jeszcze, to tam są takie też że z ochraniaczami, że lewy ochraniacz, prawy ochraniacz, lewy but, prawy but, gdzieś tam na końcu musi być tape, no i ta moja słynna gdzieś tam maść. A jeśli chodzi właśnie o taki rytuał, co mówisz, typowo przed meczem, taki dogrzewkowy, no to zawsze mam też właśnie jeden cały cykl, że tam gumy, mobilizacja bioder. Właśnie podoba mi się to, bo chłopacy gdzieś tam podłapali dużo tych młodych chłopaków i ze mną gdzieś tam robią, że pracują nad sobą, nad mobilnością tych tam bioder, dogrzewają się, więc mega, mega fajna gdzieś tam jest grupa ludzi, która chce się rozwijać, to bardzo cieszy. A od strony pracy rzeczywiście widzę to na co dzień, przede wszystkim po treningach, jeżeli tam zostaje sobie trochę dłużej. Teraz rozmawialiśmy właśnie na temat, jest singlem, także dużo, dużo czasu poświęca na siebie. Jeszcze nie ma póki co kim się opiekować też z drugiej strony, ale to samo wygląda przed treningiem, że jeżeli siedzimy, jakąś kawę wypijemy, to potem to tak wygląda, że jednak on idzie, zamyka się w jakimś swoim otoczeniu krótkim, który ma i robi tą swoją pracę, którą nawet ja miałem jakąś tam po części w tym też swój udział, bo podobne kontuzje mieliśmy ze spojeniem łonowym. Pokazałem mu parę ćwiczeń, które mi pomogły i okazuje się, że też to jemu pomaga. Nawet jeżeli zdarzają się sytuacje, że przykładowo jest pominięty w danym meczu i nie gra w pierwszym składzie, to się na przykład już w tym sezonie zdarzało, to sam też po nim widziałem, że nie było jakiegoś obrażania się, tylko ciężka praca. I można za przykład podać już ostatnią sytuację w Olsztynie, gdzie Daniel nie był przewidziany do grania w pierwszym składzie, dowiedział się dosłownie 5 minut przed meczem, ale w tygodniu cały czas zasuwał ciężko i do ostatniego momentu był przygotowany, żeby wejść i pomóc zespołowi. Tak się zdarzyło, zagrał super spotkanie. Myślę, że wszyscy byli z jego postawy zadowoleni. On tak samo pokazał tutaj trenerowi, sztabowi, że nie ma żadnego obrażenia się, tylko w każdej chwili mogą na niego liczyć, tak samo jak koledzy z zespołu. I to jest miara zawodostwa, bo to, że zawodnik zaczyna na ławce rezerwowych, nie oznacza, że nie będzie trener czy sztab szkoleniowy chciał skorzystać z jego umiejętności, doświadczenia i zaangażowania, co jest w pewien sposób oczywiste. Nas to cieszy, że Daniel pomimo takiego trudnego momentu zagrał na dobrym poziomie, nawet bardzo dobrym, i oby tak dalej, oby oczywiście rywalizował na tyle skutecznie i umiejętnie, żeby nie musiał w takich okolicznościach wchodzić na boisko, żeby był pierwszym wyborem, ale godnie znosi to, że zasiadł na ławce i wskoczył z ławki, i to nas bardzo cieszy. To się stało w Wielkiasie Tychy, gdzie moja świadomość stała się większa. Po prostu tam jakieś zmiany życiowe nastąpiły u mnie i wtedy się tak mega wziąłem, zacząłem czytać mega dużo gdzieś tam książek, zacząłem się gdzieś rozwijać, dopytywać. Jeździłem do trenerów przygotowania motorycznego gdzieś tam po całej Polsce. Wtedy zmieniłem też sobie jakiegoś dietetyka. Takie fajne dla piłkarza rzeczy, które mogą ci pomóc się dogrzać, ale także wydłużają twój gdzieś tam okres grania, tak, w piłkę. No Daniel to jest też otwarty człowiek, od razu do rozmowy, wiadomo, że szybko łapie kontakt i on to jako pierwszy
zawsze tam dopada tego nowego i stara się mu pomóc jak może, a wiadomo, że to jest bardzo dobry człowiek i na pewno łatwiej jest tej osobie wejść do szatni. Tutaj smakują inaczej, zwycięstwa naprawdę smakują gdzieś tam mega fajnie. Porażki też gdzieś tam przeżywam, bo tu ci ludzie wszyscy wokoło też to mocno przeżywają, mocno kibicują, to gdzieś czuć na mieście i gdziekolwiek. Gdzieś pamiętam jeszcze były mecze z kibicami, gdzieś jak naprawdę przegrywaliśmy te rozmowy z kibicami, to nie były jakieś tam złe rozmowy, tylko oni chcieli nam pomóc, chcieli dobrze do tego klubu, żebyśmy wygrywali, żeby widzę był w najwyższej lidze, bo tam jest gdzieś tam jego miejsce. I tak wracam do samego początku, to tak, związałem się gdzieś emocjonalnie tutaj z ludźmi, mam tu dużo przyjaciół, kolegów, poznałem tu także ludzi na przyjaźnie na całe życie, więc bardzo się tego cieszę, bo ja tutaj się bardzo dobrze w Łodzi odnajduję w tym łódzkim klimacie.